Na badania, owszem, tak, zawsze. Robimy sobie badania rodzinnie, podstawowe badania krwi na przykład. Robimy sobie raz na, właściwie może za często, ale raz na pół roku. To jest obowiązkowe u nas w rodzinie. Pilnujemy tego, także tak. To są podstawowe badania. Poza tym no, nie mówiąc już o badaniach takich typowo kobiecych, prawda, które też regularnie pilnuje tego, żeby robić. Pani jest też taką strażniczką w domu, pani na przykład. Tak, właśnie, ja tak cały nad mężem wszystko pani jest też na moim. Tak, na szczęście mąż się troszkę nauczył i chodzi, pilnuje tego również, nauczył się tego, ale rzeczywiście ja jakby nad tym zawsze czuwałam, to był mój cały bagaż, który nosiłam na tym moim biednym kręgosłupie, wszystkiego dopilnowywałam zawsze bardzo. Bardzo dbam o to, żeby kontrola, czy stomatologa, to są córka też, zresztą córka chyba nauczyła się ode mnie i też pilnuje, chodzi na badania i piersi, i badania ginekologiczne, także... No to miło bardzo słyszeć. No nie, to jest bardzo ważne. Mówiliśmy dzisiaj o podstawowych badaniach, które należy zrobić, które każdy człowiek powinien zrobić przynajmniej raz do roku. Jeżeli nie możemy ich zrobić, nasz lekarz nie daje nam tego skierowania, które powinniśmy, możemy zrobić je zawsze prywatnie. Dzisiaj proszę nie wierzyć, że koszty takich badań nie są aż tak odciążające, jak bywało. Badania te obejmują naprawdę podstawowe parametry, ale ich wspólna interpretacja pozwala wychwycić cały szereg zmian, począwszy od niedokrwistości, ryzyka choroby niedokrwiennej serca, miażdżycy, a nawet nowotworu. A to, co dzisiaj myślę, że wszyscy odebrali dobrze, to jest możliwość nie tylko zrobienia badań i oceny tego ryzyka, ale również wdrażania całego szeregu działań profilaktycznych, które ryzyko wystąpienia takich chorób minimalizują. Mówię do Was, kobiety młode i starsze również, jako matka Polka, pani doktor Maria z czasów Nowo, błagam, profilaktycznie się badajcie i leczcie się. Miejcie na uwadze swoje zdrowie.